Mariusz Szwonder, posłuchajcie, co się dzieje. Posłuchajcie, co się dzieje. Pies podobno mocno grzeje, a piec ugryźć chciał Filipa, gdy go Filip w ogon szczypał. To nie wszystko. W stawie czapka, kumka, a zielona żabka dobrze nosi się na głowie. Czy to prawda? Kto odpowie? Zęby w parku szumią pięknie. Julce chyba buzia pęknie, pierwsze dęby jej wyrosły. Czy uwierzyłby dorosły? Jaś zjadł półkę na śniadanie, a powiesił na swej ścianie bułkę świeżą i chrupiącą. Może zrobił to niechcący? Po deszczyku błoto chrapie. Sąsiad, kiedy śpi, to chlapie. Dużo piasku mieści kaczka, dziś na obiad będzie taczka. Po ulicach jeździ palec. Mamę trochę boli walec, kura chwali się biurkami, ludzie siedzą za piórkami. Kisi się ogórki w teczce, dzieci noszą książki w beczce. Jedna wielka beczka śmiechu. Popraw błędy bez pośpiechu. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.